Hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Jak co weekend spotykamy się, aby dokonać przeglądu wybranych sektorów i dzisiaj zapraszam cię na sektor bankowy. Czyli tradycyjnie zerkniemy sobie na kilka banków na wykresie, zobaczymy sobie jak wygląda wynik portfela w ujęciu tygodniowym, jak również od początku roku i zerkniemy gdzie tak naprawdę banki w tym momencie się znajdują, czy jakaś korekta nas czeka. Na okres letni, czy wręcz przeciwnie. Tak więc to wszystko przed nami. Jeżeli tematyka sektora bankowego na giełdzie Cię interesuje, to zapraszam do pozostania i startujmy od razu, nie przedłużajmy weekendu. Tak więc zobaczmy konkretnie, z czym tak naprawdę dzisiaj się mierzymy i warto przypominać również to, że przede wszystkim banki to bardzo istotny i bardzo silny sektor na naszej giełdzie. Mówi się, że bez banków nie ma Hosty na GPW, pomimo wszystko, że zostały tylko trzy banki w tym momencie na WIG20. Wiem, że jest to PKO PKP i Santander, no bo OM Bank i Alior wypadły do MWIG40, ale mogą jeszcze wrócić. Gdy Orlen już wchłonie wszystkie spółki, które chciałby wchłonąć, to jak najbardziej te przetestowania WIG20 mogą mieć miejsce. Jak widzimy teraz letnia, letni okres, tak więc z te sesje może nie są aż tyle, aż tak bardzo płynne, ale widzimy, że i tak na piątkowej sesji udział w obrotach tych trzech banków wynosił prawie 15%, a udział w indeksie prawie 23%, czyli cały czas jest znaczny. I popatrzmy sobie, jak wygląda Podział tego torcika, jeżeli patrzymy sobie nawet na szybko, na telefonie, przez pryzmat w tego, jaki wynik w tym momencie ma WIG banki, to przede wszystkim trzeba wiedzieć, które banki współtworzą nam ten indeks i które w nim ważą najwięcej. A widzimy, że najwięcej w nim waży PKO BP, czyli największy bank w Polsce, drugi jest pks i potem oczywiście Santander, czyli dawny BZ i te banki stanowią absolutny trzon. Pozostałe raczej nie mają starcia, nie mają szans w starciu oczywiście z tymi gigantami, żeby tutaj zmienić wynik tutaj indeksu WIG Banki. Tak, więc tak to właśnie wygląda i zanim przejdę do wyników portfela, rozpoczniemy od pozostałych banków, które dzisiaj dla ciebie przygotowałem i przypominam oczywiście, że masz dostęp do przeglądu sektorowego w miejscu, które jest tutaj oznaczone na głównym kaflu na kanale, jak i również bezpośrednio w opisie, bo tam oglądamy systematycznie bardzo dużo walorów. Jest to ponad 20 spotkań w miesiącu, jak i również ponad 200 walorów. I tutaj również przygotowuję na YouTube a. oglądamy 5 banków, 6 oczywiście indeks. I wszystkie banki dostępne są na przeglądzie sektorowym. I właśnie ten przegląd już na pewno na Ciebie czeka. Tak więc wbijaj do nas, a ja już lecę z podsumowaniem przede wszystkim piątkowej sesji. Jeżeli chodzi o piątkową sesję, to zobaczmy sobie, które banki tutaj rosły nam najmocniej i widzimy, że PKO S.A. mamy tutaj wzrost o 2,18%, ING 1%, Wig Bank jako indeks setnych i 6424 punkty, pozostałe banki w korekcie, najmocniej oberwał Santander tracąc 1,5%, Getty 1,34% na minusie, M-Bank 1,31%, Handlowy 1,30% i poniżej 1% również Santander następny. Jeżeli chodzi o obroty, to widzimy, że na piątkowej sesji szaleństwa nie było PKWSA przemieliło 42 miliony, PKBP 31 milionów, Aior 5 banieczek, czy 4 banieczki, M-Bank. Jeżeli chodzi o kurs, czyli cenę za poszczególną akcję danej spółki, to widzimy, że najwięcej trzeba zapłacić za M-Bank, ponad 300 zł, Santander 240, ING 181, czy 93 PKO USA, a najmniej za Getin Nobel, bo ponad 18 groszy, prawie 19, Getin Złoty 18 czy Milenium 4,54. I tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o tą rozpiętość, tak więc widzimy, że jest w czym wybierać, jest czym przebierać. I oczywiście przez pryzmat wyników portfela, również sobie zerkniemy, jak te poszczególne banki radziły sobie w tym tygodniu, i od początku. Roku. A teraz przechodzimy już na wykresy. Startujemy tradycyjnie od indeksu i popatrzmy sobie, jak wygląda w tym momencie Vic Banki. Oglądamy go w interwale tygodniowym, czyli interesuje nas średni termin i pamiętaj, że to, co widzisz, jest moją prywatną opinią prywatnym, zdaniem Nie ogólnym, tylko własnej sytuacji i własnej analizy. Zamiast wolumenu, może dla tutaj odmiany podlinkujemy sobie RSI 14. Tak więc dla wszystkich fanów RSI którzy lubią szukać sobie na przykład dywergencji, tak więc zobaczmy sobie, co tutaj ciekawego dzieje się w tym momencie, jeżeli chodzi o indeks wig banki, bo wiadomo, że jest to bardzo istotny i ważny wyznacznik tego, co może się dziać w najbliższym czasie. Na tych czołowych, topowych bankach, które przed chwilą pokazywałem. Najmocniej ważą w tym indeksie. Czyli widzimy piękne odpadnięcie od bardzo istotnej strefy oporowej, która jest z nami również od dosyć dawna. Tak więc zdawaliśmy sobie sprawę doskonale, o co walczymy i gdzie tak naprawdę kwita podaż i tkwi ten istotny opór. I widzimy, że te 7000 punktów niestety okazało się na tyle silnym poziomem, że nie byli utrzymać w stanie tego poziomu na dłużej. Odpadliśmy z kretesem i co najważniejsze, również odpadamy od tysiąca i już go w tym momencie nadbijamy. Tak więc zdajmy sobie z tego sprawę, że teraz kluczowym poziomem do utrzymania, żeby jednak banki się nie osuwały i nie straszyły tutaj inwestorów, którzy są w nie zapakowani, a jeszcze nie zrealizowali zysków, to jest oczywiście okolice ok. 6300 punktów, bo to jest dosyć ciekawy poziom pod ewentualne utrzymanie tej sekwencji. Jeżeli odpadną i jednak będą słabi, no to jak dla mnie kluczowym poziomem wsparcia jest właśnie ta strefa, która jest tutaj zaznaczona i koniecznie wtedy trzeba obserwować wolumeny, czy będą tutaj wybierać ewentualne spadki, gdyby one oczywiście nastąpiły i czy ta strefa rzeczywiście ma szansę utrzymać, na przykład w tym okresie letnim właśnie te struktury ma wszystkich banków i również tego indeksu na tych wyższych poziomach, tym bardziej, że pamiętajmy, że banki są bardzo mocno wygrzanym sektorem, tak więc aż się prosi o te zejścia korekcyjne, pomimo wszystko, że tak naprawdę nic tutaj nie przemawiało, za tym, żeby to, to grzanie banków było w jakiś sposób uzasadnione, czekamy na rozwiązanie kwestii franków, jak i również czekamy na ewentualne decyzje Rady Polityki Pieniężnej odnośnie procentowych, gdzie widzimy, że raczej woli do podwyżek procentowych w tym momencie nie ma, pomimo rosnącej inflacji, a wiadomo, że власне, wzrostu procentowych będzie tutaj bardzo mocnym zastrzykiem dla banków i jak na razie nie ma co na to liczyć, tak więc banki w końcu gdzieś tutaj się nam korygują. Z drugiej strony wiemy o co gramy, jeżeli zamkną się i pokażą siłę i w pierwszej kolejności wrócą powyżej 6,5 tysiąca punktów, to może znów dostąpią zaszczytu atakowania na półkę i w konsekwencji znów test 7 tysięcy punktów nie zakładam, żeby w tym okresie czasu, w którym jesteśmy nastąpiło przebicie tego poziomu, tym bardziej, że rynki szczególnie te zagraniczne są tak mocno przegrzane wręcz jak dla mnie, tak więc aż się prosił taką wakacyjną przynajmniej korektę, może na jakieś drastyczne spadki, które ewentualnie jakieś niespodziewane informacje mogłyby wywołać, no i wiadomo taka zdrowa korekta by się przydała, żeby to się po prostu ochłodziło, żeby ci wszyscy w gorącej wodzie kompanii mogli ewentualnie się ewakuować co po niektórych spółek, żeby ten rynek mógł złapać oddech i potem przygotować się do kolejnej fazy wzrostowej. Czy tak będzie, oczywiście nie wiemy. Zobaczymy. Rynek tutaj rozegra to po swojemu. Jeżeli chodzi o to, co widzimy w tym momencie na M banku, dosyć istotnym i ciekawym banku, który też spektakularnie dał zarobić przez ostatnie miesiące, to widzimy jak przepięknie bardzo prosto zresztą do rozegrania. Odpad nam z kretesem od bardzo istotnego poziomu również oporu, który jest z nami od bardzo dawna. Tak więc przepięknie to rozegrali, dograli istotną znów strefę i to jest bardzo istotna dla mnie strefa, to jest strefa można powiedzieć, być albo nie być utrzymania tej sekwencji, czyli to jest ten poprzedni ręcz. To jest psychologiczne 300 zł i wiemy o co gramy. Jak dla mnie, jeżeli będą kontynuować fazę spadkową i niestety będą próbować nadbijać przynajmniej półkę tej strefy, no to oczywiście ta struktura może się przerodzić w coś negatywnego, bo wiadomo, że te spadki mogłyby się wtedy oczywiście w dłuższym horyzoncie czasem rozpędzić nawet pod tą strefę dosyć ciekawego. Wsparcie, jeżeli to nie nastąpi, oczywiście tak dla mnie powinni bronić tych poziomek, tych poziomów, powinni tutaj odwracać, powinni się wolumen uaktywniać i oczywiście powinni znów ukisić się na przykład w ręczu, co by było. Bardzo ciekawe i zdrowe, bo dałoby szansę utrzymania tych wysokich zakresów cen pod ewentualne przyszłe rozgrywki przy następnych miesiącach. Jeżeli to by tak właśnie miało wyglądać, to by było na pewno bardzo ciekawe. No bo ci, którzy chcą się ewakuować z tej spółki, dostąpili by tego zaszczytu, niekoniecznie obniżając tutaj kurs. M-Banku. To tak więc bardzo ciekawa sytuacja. Z drugiej strony wiemy, o co gram. Gram o to, żeby podejść pod półkę. z spółki to jest znów przypuszczenie ataku w okolicy strefy podażowej, czyli 350 zł. Kolejnym ciekawym i dużym i istotnym bankiem jest oczywiście ING, który no, jak widzimy wygląda troszkę inaczej niż M-Bank. O wiele gorzej, no bo widzimy, że tutaj pomimo tego szybkiego i spektakularnego wystrzału, który miał miejsce, no to oni tutaj bardzo powoli i. Potrzebowali dużo czasu, żeby dojść do tych poziomów, w tym momencie się znajdujemy. Strefę tu typówki zaznaczyłem, która stanowi dosyć istotny, opór i potwierdziła swoją zasadność i swoją siłę. Gramy o to, żeby utrzymać się powyżej 180 zł, bo jej przebicia dla mnie to jest dogranie dolnych sekwencji, jeżeli chodzi o Tak Natomiast tak to może wyglądać w kontekście negatywnym. W kontekście pozytywnym gramy o to, żeby atakować okolice 185 i podejść ponownie pod zakres 190 zł, zanim byśmy przystąpili do testów właśnie tych górnych tutaj wybić, bo wiadomo, że to będą dosyć silne strefy oporowe i zdziwiłbym się mocno, gdyby na tyle w tym okresie wakacyjnym pojawiło się dużo kapitału, a wiemy, że tego kapitału jednak na rynku musiałoby się pojawić bardzo dużo, żeby banki obrócić tutaj pod tym kątem, tak więc no zobaczymy, czy to jest w ogóle w tym okresie wakacyjnym w ogóle możliwe, żebyśmy tutaj rozegrali ING na przykład na nowe szczyty w tym okresie czasu, oczywiście, w którym oglądamy. Santander piękny, proste, mam nadzieję, do rozegrania dla Ciebie również, jak dla mnie, odpadnięcie poniżej tego ewidentnego poziomu, który jest tutaj wyznaczony. Można powiedzieć, że to jest taka półweczka, jak tutaj odpadną poniżej tego poziomu, jak dla mnie, to dograją tą strefę. No to chyba jest to ewidentne, przynajmniej jeżeli chodzi o dogranie tych 13 zł to pytanie, czy utrzymają tą strukturę właśnie, czy będą tutaj bronić wolumenami tych poziomów, żeby ich nie rozjechali, no bo jak rozjadą, no to kolejne sekwencje oczywiście czekają do przetestowania, z drugiej strony jak uszanują tą półeczkę, no to wiemy, o co gramy gramy o ruch powrotny pod 15. Jeżeli wrócą pod 15, to ewentualny test dopiero tych wybić, czyli półki tego zakresu pomiędzy kolejnymi strefami może mieć oczywiście miejsce. Tak więc dosyć ciekawa sytuacja, jak na razie próbują, no bo dwa tygodnie widzimy, że próbują utrzymać tą strukturę właśnie na tych poziomach cenowych. Tak więc dopóki próbują, no to nadzieja oczywiście dla Santandera jest. Zobaczymy, komu prędzej puszczą nerwy, czy tym, którzy chcą sprzedać, czy ci, tym, którzy chcą kupić, kto po prostu tutaj wygra w tym starciu. No i lecimy sobie z handlowym, popatrzmy jak handlowy w tym momencie wygląda, no bo handlowy wiemy, że on troszkę inaczej na tutaj rozgrywał rynek, też ten ruch może nie był zbyt dynamiczny, ale był jednostajny. W ładnym trendzie się nam tutaj te wzrosty pojawiły właśnie od jesieni ubiegłego roku i doszliśmy do dosyć ciekawych stref Oporowych, które widzimy są szanowane przez handlowy, tak więc wygląda to bardzo ciekawie. Odpadamy od nich i atakujemy półweczkę tego zakresu, tak więc wiemy o co gramy: gramy o jej utrzymanie. Jeżeli są silni, nie powinni przełamywać tego, a jak są słabi, to niestety lecimy na test okolic 43 zł, aby po prostu utrzymać te poziomy, bo niestety ich przebicie można tutaj rozpędzić spadki na sekwencję niższą. Z drugiej strony, jeżeli są silni, będą chcieli wracać na test poprzednich szczytów, w tym okresie oczywiście czasu, no to Muszą rozjechać 48 i wtedy mogą dostąpić zaszczytu na test okolic psychologicznych 50 zł. I lecimy sobie z drugim, wice, można powiedzieć, królem polskiej bankowości, czyli PKO-SA. Widzimy, że PKO-SA wygląda bardzo ciekawie. Ostatnio, nawet na piątkowej, piątkowym podsumowaniu sesji, mieliśmy tą pozytywną rekomendację, wręcz bardzo optymistyczną. Pytanie, dlaczego aż tak bardzo optymistyczną? Czyżby ktoś chciał się ewakuować na jakieś potężne ilości jeżeli chodzi o PKO SA i potrzebują wzmożonego popytu, dlatego tutaj aż tak piękna, piękny kurs jest podany. No zobaczymy jak to oczywiście będzie, bo to jest ten okres czasu, kiedy aż tak spektakularnego rajdu, no to raczej chyba się nikt nie tutaj nie spodziewa, no ale oczywiście w długim terminie jakby wszystko sprzyjało bankom, wszystko ułożyło się do kupy wraz ze wzrostem procentowych, no to kto wie gdzie to S.A. mogłoby zajść, ale to oczywiście dopiero jeszcze odległe czasy, jak dla mnie, żebyśmy wygrzali PKOS aż na takie wysokie poziomy. W tym momencie po bardzo ładnym zejściu korekcyjnym, po, po przepięknym trendzie, który popatrzmy, to są świece tygodniowe. Tutaj po drodze w ogóle praktycznie nie było korekty. No też się prasiło w końcu, więc nie ma się co dziwić, że w końcu ten rynek się chce schłodzić, że nam to w końcu zleciało. To jest wręcz zdrowe i ewidentnie potrzebne na tym rynku, żeby te banki się mogły schłodzić i żeby ci wszyscy, którzy chcą zrealizować te przepiękne zyski, dostąpili tej szansy i po prostu ruszyli na wakacje, żeby ten rynek po prostu złapał oddech. W tym momencie szanujemy pięknie strefę 90 zł, od której ponownie się odbiliśmy. Widzimy, że ją uszanowaliśmy, tak więc gramy o podejście do połówki tego zakresu cenowego, który tutaj się rozegrał w tej strukturze i teście ponownym okolic poziomu 104-105 zł. To są takie ciekawe strefy cenowe do testu, bo jak to dopiero padnie, no to wtedy dostąpimy zaszczytu na atak w okolice 118 zł, jak najbardziej. Tak więc pytanie, czy to jest ten czas na to, żeby w ogóle rozegrać banki w tym pozytywnym kierunku w sezonie typowo letnim. Tak więc daj znać w komentarzu jak Ty uważasz. Pozostałe banki zapraszam Cię na przegląd sektorowy, a ja teraz lecę z podsumowaniem wyników na portfelu. I widzimy, w pierwszej kolumnie mamy podsumowania tego tygodnia. Nie ma się czym tak naprawdę tutaj chwalić. Widzimy, że AIO dał najwięcej, zarobić chociaż bardzo skromnie bo 1,47% przez cały tydzień. Getin Nobel 1,40% na plusie ING, S.A. oraz Unicredit na delikatnych plusach powyżej zera. BNP oraz BOŚ bez zmian cały tydzień i w minusie potem mamy Santander, Getin, BP to jest poniżej zera jak widzimy i potem już duże Spadki handlowe 2,67 na minusie, Millennium 4,82, Santander, czyli dawny BZ 5,21 na minusie i M-Bank, najmocniejsza korekta 6,76. W ujęciu portfelowym mamy wynik minus 1,1% ,1 i od początku roku, popatrzmy sobie na te przepiękne wyniki, bo tak jak zawsze powtarzam, można było wypatrzyć te banki tak naprawdę, już nawet, już, już nawet nie mówmy, że że na jesieni ubiegłego roku, tylko nawet od początku tego roku, no bo wiadomo, że te wyniki były jeszcze dużo, dużo wyższe. To i tak widzimy, że no tylko kto wybierał Getty Nobel, to mógł tutaj się po prostu rozczarować. Ale wszystkie pozostałe banki w większości oczywiście dały tłuste, piękne, dwucyfrowe stopy zwrotu. I widzimy, że największą jeszcze utrzymuje Alor, bo jest to prawie 100%, M-Bank poda 67, PKSA 52, Getin. 43,9, milenium 38,9, Handlowy PKB Santander. BOŚ Unicredit grubo powyżej 20%, Santander 19,5%, ING 632%, BNP 220% i właśnie Noble jest jedynym bankiem, który jest na minusie od początku roku z wynikiem 8 na minus 18 i 17 setnych. I w ujęciu portfelowym, oczywiście, wynik jest bardzo pozytywny, tłusty, dwucyfrowy, no bo widzimy, że wnosi on w tym momencie 32,47%, tak więc bardzo pozytywny. Sezon i ostatnie miesiące za bankami, zobaczymy co przyniesie przyszłość. Ja jestem bardzo ciekawy Twojej opinii, Twojego zdania. Daj znać, czy to już jest koniec wygrzewania sektora bankowego i przyszedł czas na długo oczekiwaną korektę, a czy na przykład, jak uważasz, masz, myślisz, że banki dostaną szansę ponownej rozgrywki na jesieni, na przykład po jakimś schłodzeniu wakacyjnym? No właśnie, daj znać w komentarzu, pozdrawiam się serdecznie i zapraszam już na nasze kolejne spotkania i oczywiście na kontynuację na przeglądzie sektorowym. Trzymaj się, hej.